Pierwszą walką zapowiedzianą na galę KPW godzina 02.2023 będzie starcie pomiędzy ulubieńcem publiczności Dawidem Oliwą, a brytyjskim zawodnikiem Justinem Rhysem. Geneza walki jest zawiła. Na gali KPW Arena 22 Rosetti pokonał Zaka Zodiaka. Zwycięstwo dało mu nagrodę w postaci tajemniczej teczki prezesa. Wewnątrz teczki znajdował się kontrakt, który uprawniał zwycięzcę do zorganizowania dowolnej walki na nadchodzącej gali KPW godzina 02.2023. Rosetti miał dwie opcje. Wybrać przeciwnika dla siebie lub zorganizować walkę dla innego zawodnika, nie biorąc w niej udziału. Justin Rhys posiada 17 lat doświadczenia, a jego trenerem był legendarny Al Snow. To jeden z najpotężniejszych i najbrutalniejszych wrestlerów, jakich kiedykolwiek widziano w niebieskim ringu. Czy wszyscy powinniśmy zacząć się martwić o los Dawida Oliwy? O tym przekonamy się już 18 sierpnia na gali KPW godzina 02.2023.